Powinien się do tego odnieść. Ja przypuszczam, że będzie wiele rzeczy, których się w tej chwili ludzie nie spodziewają, bo on przycichł na razie. To jest, mam nadzieję, przed kampanią parlamentarną, żeby na razie nie dawać drugiej stronie atutu, że no wiecie, teraz to trzeba będzie odpowiedzieć, a może jakoś się uda. Natomiast jeśli on po wyborach, które będą wygrane, nie przystąpi do radykalnej naprawy Rzeczpospolitej jako człowiek, który jest głową państwa, to tak naprawdę zawiedzie nasze nadzieje. Ale jestem święcie przekonany, że on przynajmniej znaczną część tych rzeczy zrobi. To już jest inne pokolenie. To jest pokolenie, także mówię o jego otoczeniu w kancelarii, ludzi młodych, dynamicznych, wykształconych na zupełnie innym poziomie. To nie jest Bronek, który pojedzie do Obamy i powie, ty weź tą swoją żonę tam zapięte, trzymaj, bo ona ci się puści, jak ty pójdziesz na polowanie. Ten siedzi przerażony, jak on ma rozmawiać z prezydentem innego państwa. Jakby tu idiotę przywieźli. Więc ten okres, mam nadzieję, minął.